Witamy w trzecim webinarium wolontariackim realizowanym w ramach projektu Regionalna Sieć Rozwoju Wolontariatu 2 ze środków Program Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2023-2030. Gościem dzisiejszego spotkania jest Damian Szymański, koordynator wolontariatu Fundacji Dom Łodzi. Dzień dobry. Damianie, od lat działasz już w obszarze wolontariatu. Płynnie tutaj się już poruszasz. Opowiedz nam, jak to się zaczęło, że zająłeś się tym tematem. Jak wyglądały twoje pierwsze kroki w tym obszarze? Tak naprawdę pierwsze kroki w wolontariacie to stawiałem bardzo dawno temu, bo jeszcze za czasów gimnazjum. I no, pewnie nie zdziwię tutaj nikogo, że potrzebowałem tych punktów przysłowiowych. My jako koordynatorzy wolontariatu co roku mamy taką falę tych zgłoszeń młodzieży, która właśnie potrzebuje tych punktów na świadectwie, żeby dostać się do jakiejś swojej wymarzonej szkoły. I poszedłem oczywiście na ten wolontariat z powodu tych punktów, natomiast bardzo szybko tam się wkręciłem. To było pakowanie zakupów po prostu w Kauflandzie. Ale była bardzo fajna koordynatorka wolontariatu. Świetnie tam spędzałem czas, było bardzo zabawnie. I też miałem takie poczucie, że rzeczywiście pomagam i że to ta praca coś daje. Tak jak potem dostawałem takie informacje, że udało się uzbierać tyle i tyle i na przykład ta kwota została przekazana dla dzieci i to ktoś z tego skorzystał, a mi było miło i też czułem, że to jest coś fajnego. No ale potem to wszystko umarło i wróciło po latach, kiedy to napisałem maila do Weroniki Dubickiej, ówczesnej koordynatorki wolontariatu Fundacji Dom w Łodzi i od tej pory, od 5 lat, jestem na pokładzie Fundacji Dom w Łodzi. A jako koordynator wolontariatu, od jak dawna jesteś formalnie? Chyba 4 lata. Od 4 lat, tak mi się wydaje, że to będzie już taki czas. No, zleciało. I co należy do obowiązków tego koordynatora wolontariatu w fundacji? Jak to wygląda od kuchni? No cóż, to jest dużo obowiązków. Rzeczywiście koordynator wolontariatu musi się bardzo orientować w wielu sprawach. No w naszym, może tak powiem na początku, że my prowadzimy Dom Dziecka dla Dzieci z Niepełnosprawnościami. Mamy 9 dzieci, które mają te specjalne potrzeby i mamy też specjalistów w domu, którzy się opiekują naszymi dziećmi. Są pielęgniarki, fizjoterapeutka, psycholog, pedagodzy, logopedka. Także no jest bardzo duży zespół, są bardzo duże potrzeby. Dzieci mają też różne zajęcia poza fundacją, różne terapie, więc jest sporo rzeczy takich logistycznych. Więc zajmuję się na pewno logistyką i łączeniem kropek, kto kiedy, skąd, kogo odbiera, gdzie, o której, co i jak. I to są takie sprawy związane mocno z życiem codziennym naszych dzieci. Ale mamy też wolontariat akcyjny i tutaj jest więcej takiej pracy kreatywnej, gdzie wymyślamy różnego rodzaju akcje, staramy się stworzyć przestrzeń dla wolontariusza w każdym wieku, na każdym etapie życia i staramy się dać narzędzia do rozwijania tej pasji wolontariackiej. Czyli wolontariusze działają w różnych obszarach. Tak. Mogą być to wolontariusze akcyjni, mogą to być różni specjaliści, mogą być to osoby, które zajmują się obsługą na przykład dzieci, które muszą gdzieś dojechać. I ty te wszystkie kropki łączysz i jakby to wszystko spajasz. Jestem łącznikiem na pewno między wolontariuszami a organizacją, łącznikiem między wolontariuszami a specjalistami, więc no najpierw wolontariusze przychodzą na tak zwane dyżury do nas, do domu, do fundacji i oni zajmują się reagowaniem na potrzeby naszych dzieci, więc to jest tak, że taki wolontariusz po prostu zaczyna się bawić z dziećmi, układają puzzle, bawią się, wygłupiają, a jak już sobie zaufamy, no to wtedy ewentualnie wolontariusz może na przykład odebrać dziecko z przedszkola. Taki kandydat na wolontariusza powinien mieć jakieś kompetencje, czy spełniać jakieś kryteria, czy przyjmujecie, nie wiem, każdą osobę, która przejdzie jakiś tam
etap rekrutacyjny i jest dla niego jakieś zadanie. U nas sprawa z wolontariatem wygląda tak, że znaczy bardzo miło jest, kiedy ktoś ma jakieś kompetencje i możemy wykorzystać to w ramach wolontariatu. Czyli jeżeli ktoś na przykład świetnie fotografuje albo no ma na przykład jakieś zdolności copywriterskie albo graficzne, to fajnie jest wykorzystać takie umiejętności. Natomiast ogólnie nie mamy oferty takiej sprecyzowanej, że musisz być introwertyczny, czy mieć jakąś cechę charakteru, bez której no nie da się wejść tutaj w nasz wolontariat. Raczej to jest tak, że wszyscy, którzy przychodzą na szkolenie, mają potem czas na zastanowienie się, czy w ogóle ten wolontariat jest. Czyli po prostu mają najpierw szkolenie, jakieś takie przygotowanie i wtedy jakby też to weryfikuje trochę. Tak, i te dyżury też pierwsze, no to weryfikuje, tak? My staramy się sprawdzić te osoby, spędzić z nimi trochę czasu i dopiero kiedy my zaufamy, no to już jesteśmy w stanie sobie pozwolić na więcej. Ile w tym momencie macie tych połączonych kropek u siebie w fundacji? Wolontariuszy, tak? O, to jest konstelacja, cała galaktyka, bo no, w tym momencie mamy 60 wolontariuszy takich dyżurowych. Oczywiście część z nich jest bardzo aktywna, a część tak działa sinusoidalnie. Raz się angażuje bardzo mocno, a raz trochę mniej. W zależności od tego, no, na jakim etapie życia kto jest. Ale mamy jeszcze około 20 wolontariuszy akcyjnych. I tutaj to też tak... Tak płynie. Czasami jest moment, kiedy bardzo potrzebujemy tych wolontariuszy w ramach akcji, a czasami jest jakaś dłuższa chwila spokoju. Czy ten wolontariat jakoś wpływa na wizerunek fundacji? Jak ma się wolontariat do samej organizacji? Ponieważ to jest jakby jeden z elementów działalności, bo głównym jest jednak pomoc dzieciom, stworzenie warunków domowych, tak? Natomiast wolontariat jest gdzieś tam do tego przyłączony. Czy to jest ważny element tej układanki, czy po prostu jakaś drewna historia? Bardzo ważny element układanki, to jest spoiwo generalnie całej organizacji naszej, moim zdaniem. I no ja uważam, że bez wolontariuszy byłoby naprawdę bardzo trudno ogarnąć to wszystko. Oczywiście mamy osoby zatrudnione, które też angażują się zawodowo, ale za tym też stoi takie zaangażowanie społeczne, bo też pracownicy u nas mają poczucie tej misji. Więc oczywiście, gdyby była jakaś taka potrzeba zaangażować się jeszcze bardziej, to jestem pewny, że cały personel stanąłby na wysokości zadania i jednak wolontariusze nam ułatwiają bardzo życie, bo no oni w ciągu miesiąca spędzają u nas kilkaset godzin. To są dyżury u nas w domu, ale jest jakaś sytuacja trudna, jest szpital i wtedy no, mamy duży problem i oni tam jadą, więc mamy takie opinie od lekarzy, którzy pracują w szpitalach, że kurczę, serio, tak się da? Są ludzie w szoku po prostu i rzeczywiście wolontariat nasz na pewno wpływa pozytywnie na wizerunek fundacji, no bo po pierwsze ludzie właśnie w szpitalach widzą tych wolontariuszy, widzą, że to są odpowiedzialne osoby i oddane no bardzo naszemu domowi, tak, i naszym dzieciom. Czyli słuchajcie, jak nie macie pomysłu na stworzenie fajnej struktury wolontariatu, to tutaj macie ciekawy przykład, fajne inspiracje, jak można właśnie stworzyć taki fajny model w oparciu o wolontariat, który wzmacnia bardzo struktury organizacji, instytucji i jest dużą pomocą, ułatwieniem dla personelu i też bardzo pomaga dzieciom, które tam mieszkają. A czy są jakieś ciekawe historie z udziałem wolontariuszy? Coś pamiętasz, co się wydarzyło takiego, co ci zapadło w pamięć? Może jakaś anegdotka? O kurczę.
No, to takie trudne pytanie, też nie wiem, o czym ja mogę powiedzieć, ale, ale dajcie mi chwilę, co takiego. Ja pamiętam, jak zorganizowali ci powitanie, kiedy miałeś przychodzić ze swojej akcji. Pamiętasz tą sytuację, kiedy na górze ma Tak. No tak, oczywiście. Tak, a tutaj też w tym udział brali nasi pracownicy. Kiedyś wracałem 2 lata temu z takiej akcji, przeszedłem główny szlak Beskidzki i wolontariusze razem z pracownikami chcieli przywitać mnie na dworcu o 6 rano, a ja nie przyjechałem po prostu. Także no, to tak czasami się zdarza, że jakieś nieporozumienia wychodzą, to oczywiście była moja wina, bo nie dałem znaka, że jednak nie jadę tym pociągiem do Łodzi, którym miałem jechać. Ale tak właśnie, to są też fajne rzeczy, bo nasza grupa, ekipa wolontariuszy jest bardzo zżyta i też taka zaangażowana. I oni wpadają na super pomysły i nie wiadomo, kiedy to wybuchnie. Czasami wybucha tak, jak po prostu ta rura na Legionów, nie? Że tam ta woda tak wysoko po prostu leci, te pomysły tryskają. Ostatnio na przykład wolontariusze sami z siebie stwierdzili, że zrobią akcję świeczkową i zrzucili się, uzbierali kilka stów i zrobili kilka warsztatów w domu u jednej wolontariuszki i tak zawijali te świeczki. To są świeczki zrobione z wosku pszczelego i teraz właśnie dzisiaj sprzedała się ostatnia świeczka. Udało się bardzo profesjonalnie tą akcję poprowadzić od początku do końca, że zadziwiają nas wolontariusze coraz bardziej i te ich pomysły są no, niesamowite. No właśnie, są różne akcje, są kampanie, są challenge. Sam niejednokrotnie w tym uczestniczysz i obserwujesz pewne tutaj wydarzenia i sytuacje związane z wolontariatem w Łodzi, w województwie. Jak twoim zdaniem wygląda sytuacja wolontariatu tutaj właśnie na terenie miasta i regionu? Czy on jest silny, stabilny, czy jeszcze mamy jakieś białe plamy, gdzie należy coś wzmocnić? Jak w twojej opinii i z twojego doświadczenia to wygląda? Myślę, że to zależy od organizacji ogólnie, jak ten wolontariat działa i jak wolontariusze w ogóle są postrzegani przez organizacje, jak wiele mogą, czy organizacja dba o tych wolontariuszy, stara się raz na jakiś czas wprowadzać tak zwaną regenerację tego wolontariatu. To są takie rzeczy, które dla mnie są ważne, żeby rozmawiać z wolontariuszami, żeby wspierać ich i żeby podchodzić partnersko do relacji. A odnośnie kondycji wolontariatu w regionie, mam wrażenie, że jest lepiej, dlatego że troszeczkę odpoczęli ludzie po tych różnych sytuacjach kryzysowych, które nas spotkały przez ostatnie lata. I mówię tutaj oczywiście o pandemii, gdzie bardzo dużo ludzi się zaangażowało, jak również o sytuacji za granicą, no na Ukrainie, tak? Tutaj bardzo dużo osób się zaangażowało w ten temat i miałem wrażenie w pewnym momencie, że jest bardzo mało chętnych na wolontariat, bardzo mało wiadomości dostawałem, ale to powoli się odbudowuje. Widać, że już troszeczkę się uspokoiła ta sytuacja tutaj, no już tak dużo osób nie pomaga i chcą się tutaj angażować w lokalnych strukturach i poszukują, sprawdzają. Też widzę, że wolontariusze mają większą świadomość, sprawdzają sobie różne opcje, tutaj sobie pójdą na wolontariat, a to może trochę tam spróbują i tam, gdzie komu jest dobrze, to zostaje. A czy mamy wystarczająco dużo tych właśnie struktur, tych miejsc, które zajmują się profesjonalnie wolontariatem, czy na przykład, nie wiem, czegoś brakuje, albo jest za dużo? Jak to w tym kontekście, jakby takiej bazy i zaplecza i dostępności do, jeżeli ktoś poszukuje, tak, takiej wiedzy albo miejsca, gdzie może się zaangażować? Jak to jest, jeszcze raz poczekaj, bo to... Jeżeli chodzi o dostęp, tak? Czy mamy wystarczającą ilość takich miejsc, struktur? Organizacji generalnie jest bardzo dużo i tutaj no, na pewno cała Łódź, nie, potrzebuje pomocy. Jest masa organizacji.
Też ciężko jest się wypowiadać na odnośnie właśnie tego, no jak wolontariat wygląda w różnych innych miejscach, no bo mam Nie, jak tego, bo to trudno jest ocenić, natomiast czy jest wystarczająco dużo tych miejsc, które właśnie dysponują takim profesjonalnym zapleczem, jeżeli chodzi właśnie o organizację wolontariatu? Myślę, że jest sporo miejsc w Łodzi, gdzie jest dużo fajnych koordynatorów wolontariatu. No, znam wiele organizacji, gdzie są super koordynatorzy i oni naprawdę dbają o tych wolontariuszy i wprowadzają ich w sposób profesjonalny, nie zostawiają ich tak na lodzie na początku, ale czasami też trzeba zrozumieć też te organizacje, no, które nie dysponują takim zapleczem i zasobami ludzkimi, a jednak starają się to robić. Też trzeba wziąć pod uwagę to, że w pracy koordynatora wolontariatu cały czas gdzieś tam trzeba się rozwijać, więc jak organizacja też chce takiego koordynatora mieć, zatrudnić, to też trzeba mu dać narzędzia do tego, żeby on działał spokojnie, żeby też mógł się rozwijać, mógł dbać o ten wolontariat, dobudowywać go. Więc to mam nadzieję jeszcze tego oczywiście Łodzi, żeby tych miejsc było na pewno coraz więcej i żeby koordynatorów wolontariatu również było o wiele, wiele więcej. Tak właśnie, ja też się zgadzam, dlatego zachęcam do tego, żeby szukać takich miejsc, można przyjść do domu w Łodzi, ale też zapraszam na stronę centerko.org i tam znajdziecie bazę ciekawych ofert i organizacji, które też organizują wolontariat, może nie są to tak duże struktury, ale też mają na pewno ciekawe zadania, które mogą zaoferować wolontariuszom. A ja zachęcam do tego, żeby właśnie tworzyć nowe miejsca, nowe centra wolontariatu. Od przyszłego roku będziemy tutaj wzmacniać podmioty, które chciałyby stworzyć takie miejsce i się rozwijać. Nauczymy Was tego, damy Wam narzędzia, zapraszamy, są jeszcze miejsca, także tutaj, jeżeli chodzi o ten rozwój wolontariatu, to mocno kibicujemy i chciałbym właśnie, żeby to się fajnie rozwijało. Damianie, na koniec, jakie masz plany na przyszłość? Osobiste i wolontariackie? Kurczę. trudne pytanie kolejne. No jestem ciekawy, co przyniesie ten 2024 rok. Cały czas coś się zmienia i jakieś nowe plany powstają, więc ta ciekawość jest duża. Sam nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało w przyszłości, ale oczywiście pozytywnie patrzę na to wszystko, bo dobrze się dzieje, mamy wspaniałych wolontariuszy i tych planów jest dużo. Może Festiwal Pełnia Życia. W marcu planujemy trzecią edycję Festiwalu Pełnia Życia. To na pewno będzie duże przedsięwzięcie, także już teraz zapraszam na to wydarzenie. Będziemy na pewno więcej o tym pisać na stronie facebookowej Fundacji Dom Łodzi. To ja życzę Ci, żeby kolejna edycja Pełni Życia była pełna, obfitująca w duże wrażenia i gości, jak również inne działania, które będziesz tutaj podejmował i realizował. Także mam nadzieję, że będzie to wszystko fajnie przebiegało i życzę tego, żeby było jak najlepiej. No i oczywiście zachęcam wszystkich do wolontariatu i do tego, żeby wspierali takie organizacje jak Fundacja Dom w Łodzi. Cieszę się z tej rozmowy, za mnóstwo takich praktycznych porad, inspiracji i wiedzy. Myślę, że to naszym widzom też wniesie bardzo, bardzo dużo do ich pracy. A Was, drodzy widzowie, zachęcam do tego, żebyście wspierali nasz kanał, subskrybowali, dawali łapki, wspierali na Patronite, bo to jest bardzo ważne, żeby właśnie tych gości zapraszać i żeby dalej to realizować. To też dziękuję za zaproszenie. Było super. Tak. Wszystko znajdziecie w opisie, a my zapraszamy Was za miesiąc z kolejnym gościem. Także do zobaczenia. Cześć. Cześć.